Protestujące pielęgniarki zamierzają siłą wejść do budynku kancelarii premiera. Decyzja taka zapadła po tym, jak przedłużało się oczekiwanie delegacji pielęgniarek na spotkanie z członkami rządu. Budynek kancelarii chroni policyjny kordon. Po raz trzeci będzie dziś obchodzony Dzień Kotana. Zorganizowano koncert charytatywny poświęcony pamięci Marka Kotańskiego. Od dziś nieczynne będą biura organizacji wyzwolenia Palestyny w Tunisie. Norweg Knut Jeltsnes uzyskał w rzucie dyskiem 69 metrów 49 centymetrów. Już w 9 minucie gospodarze mogli zdobyć gola, ale Radosław Jasiński w idealnej wprost sytuacji posłał piłkę w boczną siatkę bramki Ruchu. A jeszcze dwa wyniki drugiej ligi. Krzą przegrało ze Stalą Stalowa Wola 2-3, a Śląsk Wrocław wygrał z GKS-em 3-2. Jan Załuski nie unika też eksperymentów. Ostatnio wspólnego potomstwa doczekał się dzik i świnka wietnamska. I stało się to, że jest 8 takich maluchów. To są małe dziko-wietnamki. Teraz rolnik z Załuża chce do swojego małego zoo dokupić m.in. strusie i szopy pracze. Ma też na oku krokodylka. Minister spraw wewnętrznych Krzysztof Jajnik poinformował, że we wszystkich resortach w związku z ostatnimi doniesieniami o aferach trwają kontrole. A tam obok stoją już uczniowie szkół warszawskich, którzy będą defilowali w porodzie. Apeluję do osób starszych, aby nie wstydzili się laski. Laska dodaje uroku starszemu człowiekowi. Nie unikajcie tego, państwo. Jutro będziemy mieli przede wszystkim początek wielkiego dmuchania w nocy. Bardzo wielu kierowców, jak państwo pamiętają sprzed tygodnia, m.in. Jerzego Iwaszkiewicza, zdenerwował pomysł wiceministra transportu Witolda Hicho. To nie jest mój dzień. Na konferencji prasowej po rozmowach Leszka premiera powiedział, że te rozmowy nie wróżą raczej przełomu w negocjacjach w sprawie konstytucji europejskiej. Traktat akcesyjny ratyfikowały Włochy, wcześniej Cypr, Malta, Litwa, Polska, Słowacja i Czecha. Rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch powiedział nam, że zdanie biskupów wyolbrzymi z nauczeniem Jana Pawła II, współbrzmi z nauczeniem Jana Pawła II, który w czasie rozważań w kolejnej niedzielnej wakacji przypomniał właśnie o chrześcijańskim dziedzictwie Europy. Na targach Agrivex można obejrzeć praktycznie wszystko, co związane z rolnictwem. Najlepsze okazy różnych zwierząt hodowlanych, od królika po konia, a także najnowsze propozycje producentów maszyn i urządzeń rolniczych. W Teatrze Wielkim w Warszawie trwa uroczysta gala z okazji 25. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność. Polacy w składzie Blanik, Roman Kulesza, Kamil Hulbuj, Przemysław Lis, Marcin Łomiński i Mirosław Niepielski, zajęli 35. pozycję. Przewodniczący MKOL-u bawi z wizytą w Czechach w związku ze stuleciem Czeskiego Komitetu Olimpijskiego. 34-letni George Hadzi zapowiedział powrót do reprezentacji Rumunii na decydujący mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy 5 czerwca z Węgrami. Proszę się nie śmiać, bo czasami się zdarzy, że nie można tak szy. Kibice przyjęli decyzję entuzjastycznie, a w dowód wdzięczności ich idol otrzymał wspaniały, ale kłopotliwy prezent. Jest nim koń o imieniu Luciano Pavarotti. Jestem bardzo szczęśliwy, lubię konie. Problem tylko, co z nim zrobię, powiedział Kaci. No może my mu pomożemy. W związku z rosnącą liczbą śmiertelnych wypadków drogowych, chorwacki rząd zamierza obniżyć do zera dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi kierowców. Plany te zaniepokoiły chorwackich księży. Podkreślają, że podczas każdej mszy ksiądz musi wypić łyk piwa. Wina.